trafiliśmy na jakiś taki cygański targ. Kamperek, na bagażniku nowy Range Rover. Mają rozmach, skurwysyny. Psa musi być ticket. Ile laptopów w samochodzie zostało z tych trzech? Dzisiaj spaliśmy pod sklepem Pingodoce. Mają tutaj taki parking specjalny dla kamperów. Próbowałem wczoraj surfować, napompowałem sobie supa, władowałem się do wody, były zajebiste fale. Po jakiejś pół minucie od mojego wejścia do wody fale przestały się załamywać i kompletnie nic nie nosiło, więc to był fail tygodnia. Udało mi się upolować kawkę z sklepu Pingodoce. Zjemy jakieś szybkie śniadanko, sprzątniemy tu trochę, bo jest straszny chleb i jedziemy. No jasne. No miejsce bardzo ładne. Zwiedziliśmy tam tyle, ile daliśmy radę, bo ten jego łepek strasznie go ogrzewa. I chłopak zaraz udaru jakiegoś dostanie. Trwa wodopój i jedziemy do Lizbony. Jesteśmy na przedmieściach Lizbony, trafiliśmy na jakiś taki cygański targ. Handlują jakimiś ciuchami, zasłonami i tak dalej. Dzieci bez opieki latają, no taki... Chłopaki tutaj grają o puchar sołtysa. Kamperek, na bagażniku nowy Range Rover. Mają rozmach. Mają rozmach, skurwysyny. No to Belgowie, to wiadomo. Dzisiaj był taki darmowy camper stop. Takie darmowe miejscówki, normalnie są parcelki, ludzie sobie stoją na legalu. Zrobiliśmy serwis, zrobiłem serwis tak, że zapomniałem, że tam z węża się jeszcze takie resztki wody zlewają i już zakręciłem wodę i wąż zostawiłem w wylewie i potem go zacząłem zwijać i nam się przelał zbiornik. Na szczęście niedużo, bo tam nie wiem ile, może z pół litra wyciekło gdzieś tam na podłogę, szybko wytarłem, także fartownie. Uciekamy do Lizbony, znaleźliśmy parking, na którym nie było żadnego komentarza, że kradną jakiś ewenement, więc postawimy tam samochód i przepłyniemy sobie promem do Lizbony. Wzięliśmy z samochodu drona, wzięliśmy z samochodu kontroler, GoPro, telefony, portfele, wszystko tak, żeby można było legalnie wrócić do domu. Następny prom mamy o 11:40, czyli za 20 minut. I Wirek ma swój własny bilecik. Trzy bileciki mamy. Pan trzy razy przypominał, że dla psa musi być ticket. Będziesz płynął, nie będziesz robił paniki. Bilet kosztuje 1,80 € i dla pieska też kosztuje 1,80 €. Tak jakby ktoś chciał wiedzieć ten. Niezależnie pieseczek. Od rozmiaru. Tak, niezależnie od rozmiaru, piesek też kosztuje 1,80 € za takie przepłynięcie. Także wydaje mi się, że jak też swego rodzaju atrakcje, nie jest to drogo. Jeszcze dwa pieski. Jeszcze pieskowie zyskane. Skup się, świeżak, bo będzie pytanie vlogowe. Jak myślisz?
Ile laptopów w samochodzie zostało z tych trzech?